Dzisiaj pokażemy Wam, gdzie i jak pracują pszczoły. O, Kaja już jest z nami. Chodźcie, chodźcie. Pokażę Wam moją pasiekę, a w niej 50 uli. Takich pszczelich miast w Polsce jest ponad 60 tysięcy. Słyszałam, że niektóre pasieki mają ponad 300 uli. W Polsce jest prawdopodobnie około 60 miliardów pszczół. Na jednego mieszkańca kraju przypada 1500 pszczół. Czym wy się wszystkie zajmujecie? My, pszczoły-robotnice, zbieramy nektar i pyłek po 12 godzin dziennie. Wykonujemy w tym czasie ponad 10 lotów i odwiedzamy nawet kilkaset kwiatów. Zdarza się, że latając z jednego kwiatu na drugi, zgubimy trochę uzbieranego pyłku, który jest bardzo ciężki. W ten sposób zapylamy rośliny. Dlatego nazywa się nas zapylaczami, tak jak trzmiele i pszczoły-samotnice. I co wy z tego macie? Wiesz, my, pszczoły miodne, jesteśmy zwierzętami gospodarskimi, jak krowy i świnie. Nasz właściciel zapewnia nam dach nad głową, dokarmia nas na zimę i zawsze dba o to, aby nasz ul stał blisko źródła pysznego nektaru. O, patrzcie, to mój ulubiony rzepak. Objadam się nim przez cały maj. A nie boisz się, że rzepak może być pryskany? Coś ty! Rolnicy to profesjonaliści! Opryski robią w taki sposób, aby nie szkodzić owadom pożytecznym. W końcu to dzięki naszej pracy rolnicy mają wyższe plony, a pszczelarze pyszny miód. Jedni i drudzy o tym wiedzą, dlatego ze sobą współpracują. Na przykład pszczelarze stawiają swoje ule przy polach, a rolnicy informują o terminach oprysków. To świetna wiadomość. Nie miałem o tym pojęcia. A nie jesteś ciekawy, co nam szkodzi? To już temat na kolejną rozmowę.